Wojtek koło mnie, prawidł na miejsce. Wiadomo. Dobra, kto chce zacząć? Michał, rozpocznij. Dobra, widzicie, zakrawka. Drodzy Państwo, zebraliśmy się tutaj, ponieważ nie żyje nasz tangentopowy mistrz, przyjaciel i siusiak, Kacper Kruszelnicki. Został zabity na górze w pokoju muzycznym. Najprawdopodobniej odnalazł nowe wejście i to go zdradziło. To był krok w stronę śmierci. Chciałbym zakończyć to rozpoczęcie, oddając głos Wojtkowi, żeby jako pierwszy powiedział. No więc, jak była sobie 19, no nie? To żeśmy sobie wybiegli z Kacprem, między innymi i z tobą, Michał, z jadalni i ty pobiegłeś w stronę tego, gimnastycznej. Ja mówię, paki ze mnie kozak Kacper i poszliśmy sobie tam do tego pokoju nowego, tego nie mojego, tylko tego z oknami. I wyjebałem jedno głową i Kacper tak się rozpędził, że jak je wypierdolił, to wyskoczył przez okno, no nie? A to nie było tak, że po tej 19, jak ja, ty i Kasper poszliśmy do szukać tego tajnego przejścia do tej sali muzycznej? Nie. Nie. No. I żeśmy wyszli właśnie na zewnątrz. Ja potem gdzieś pobiegłem, żeśmy się rozeszli i później była 20 i uznałem, pójdę sobie na basen i spotkałem tam ciebie, Michał. Tak, prawda. No i po jakichś tam próbach, no to w końcu żeś mnie wrzucił na okno i siedziałem tam do 21.40, patrzyłem na zegarek, mi się nudziło. A to dlatego była rozbita szyba na basenie? Tak, była ta górna rozbita. Wiem, widziałem właśnie. I ta dolna też. No i właśnie wyskoczyłem na stronę gimnastyczną i na stronie gimnastycznej poszedłem do jadalni. Tam spotkałem tego szwagra i żeśmy gadali o Dyrku, że ciągle awczy. No. I siadaliśmy mu na kolanach. Tak. I później przyszedłeś ty, Michał, i żeśmy siedali mu na kolanach. I później były poszukiwania w sumie. No. Okej. Okay. I to Jarek? Ze mną było coś takiego, że po tej 19 po zbiórce zaczęliśmy chodzić, ja zacząłem chodzić po szkole. Między innymi jeszcze szukałem Wojtka i się do niego przyczepić. No a tak poza tym to jeszcze siedziałem pod tym, w ogóle pod szkołą i sobie siedziałem na kratkach. No i w sumie to tyle, bo tam siedziałem chyba z godzinę. Tak patrzyłem jeszcze na zegarek. Potem zacząłem jeszcze sobie tak chodzić po szkole. Sprawdzać klasy, czy żeby znaleźć ciało albo coś takiego. Czy nikt nie zabił. No i potem znowu spotkałem Wojtka. No i potem poszliśmy do tej stołówki, tak? Okej. Okay. To Patryk. No to po tym spotkaniu na jadalni, no to chwilę posiedziałem tam. To było około 20 minut w grze. I tam obserwowałem Dyrka, bo cały czas on siedział, a myślałem, że w końcu ruszy dupę. No to w razie mi się to znudziło. Ale to było? To było zaraz po tym? Mhm, tak, tak, około 20 minut tam siedziałem. Według gry w sensie 20 minut, co nie? Obserwowałem Dyrka. Ja nie zjadę! No tak. Ty miski. W sensie zastanawiam. Okej. Okay. Nie wiem, tylko wiem, ale się zastanawiam, bo ja wiem, że przyszedłem do toalety po rozprawie. Czyli tam się chciałem i wróciłem do Dyrka i ciebie tam nie widziałem, ale nie wiem, jaki czas minął, więc w sumie... Co tu się dzieje? Nie było mnie przez chwilę. To jakieś breaki Michał odwala. Dobra, to sorry, to udałem. No to od razu poszedłem w stronę sali gimnastycznej, bo chciałem sprawdzić tego. Czy węd nie został ten nowy rozwalony, co jest tam nad salą gimnastyczną jakby przed wejściem? No i nie, był rozwalony do teraz, chyba do teraz. No to idę sobie potem do pokoju z Zupką, też nic tam szczególnego nie było. Troszkę kręciłem się przy jakichś rurach, bo udało mi się troszkę pobliczować na nich. To sobie skakałem po nich, nic ciekawego się nie udało mi osiągnąć. Potem wróciłem się do Dyrka o 20.30 mniej więcej. I dalej oczywiście tam siedział.
Potem poszedłem gdzieś około 21 na zewnątrz i spotkałem Jarka przy dojo. I to mówię, kogoś. A to mówi mi, że nie, nie. To zacząłem włazić do dojo. Nikogo tam nie ma, żadnego ciała, ani niczego szczególnego. Jarek, jebnę cię zaraz. A, potem, ja. Potem idę na wodospad. Akurat są to właśnie wtedy wyszedł Jarek z wodospadów, to poszedłem tam. Nic oczywiście też znowu nie było. To on idzie na teleporty i już pomyślałem, dobra, pierdolę, to nie chcę się tam iść, to nie idę na te teleporty, jak on poszedł. To poszedłem w stronę zamku, jeśli dobrze pamiętam, to... czekajcie. Przypomnę, co wtedy robiłem. Po tym, jak poszedłem. No dobra, dobra, ale po prostu... Potem dopiero spotkałeś się z nami. Przy jadalni, tak? No, przy jadalni, tak. Spotkałem Jarka i Wojtka. No, ja też tam byłem, ale... No i ty właśnie wtedy przyszedłeś do nas i tam mówicie znowu, że niby zabiłem. Znaczy, my tam byliśmy wszyscy, ale dobra, no mniejsza. No, no to potem sejdę na górę, bo zacząłem szukać ciała, gdyby w razie czegoś, gdyby już było. No i w sumie niczego nie znalazłem, dopiero wy potem mówicie na tym spiku, wtedy byłem na zewnątrz. Że... To dziwne, że przyszedłeś na górę i nie znalazłeś ciała, a my znaleźliśmy. No. A Kacpra nie widzieliśmy od dłuższego czasu. A tak w ogóle... No właśnie, bo Kacper no. by mu napisał, że powinna być krew. Jeżeli by poszedł do tajnego przejścia. Dobra. A tak w ogóle, to trzeba by wypadałoby ustalić godzinę zgonu. Której... Ja tak szybko powiem, co robiłem, bo... Czekaj, o której żeśmy go znaleźli? Żeśmy go znaleźli? Mhm, 23? Nie wiem. Północ? Jakoś tak było, no nie? No, coś koło tego. No. Ale jeszcze tak szybko powiem, co robiłem, bo... Ja zostałem ominięty, że ten... Znaczy, że zostałem ominięty. Zostałem od was. No co robiłeś po tym? Skończyło się zebranie, przyszedłem do toalety, tam chwilę posiedziałem. Co ty gadasz, miał? Do Dyrka. To jest dziwne, bo wróciłem do Dyrka i jego tam jeszcze widziałem. Potem przyszedłem z tobą na basen, wróciłem, znowu przyszedłem do Dyrka. To jest dziwne, bo znowu cię nie widziałem. Tam chwilę posiedziałem, potem przyszedłem do biblioteki z powrotem i wy tam siedzieliście się, bawiliście ze sobą. Ja w ogóle przez większość rundy nikogo nie widziałem, mimo tego, że łaziłem po całej szkole. Non stop wszędzie łaziłem i tylko to najwyżej na sekundkę kogoś widziałem. Dobra. Dobra, no to o 23 żeśmy znaleźli powiedzmy północy. Ile ciało gnije? 4 godziny? Ile ciało gnije? Kacper, jest Kacper. Nie gnije. Kacper, ile gnijesz? Jestem prawdziwym chłopcem. Ile gnijesz? Gnije 3 godziny jakoś tak w tej grze. Dobra. No to kurwa, o 20 musieli go zabić, tak? Michał. No, ale o 20 my żeśmy kurwa byli na basenie. No tak, albo wcześniej chyba, że go zabili. No chyba, że wcześniej. Ja tego, widziałem go chyba w sumie zaraz przed jego śmiercią. Bo pamiętam, że wyskoczyliśmy z tych okien i on poszedł do szkoły, a ja poszedłem na basen. No i to by się w sumie zgadzało, bo potem widziałem, jak wychodzi z tego basenu, to potem weszliśmy tam... A ty, Michał, skąd szedłeś na basen? Z kuchni, bo ja siedziałem chwilę przy Dyrku, a wcześniej byłem w toalecie. Mhm. Nie widziałeś Michała, jak wchodził do szkoły? Właśnie to jest dziwne, znaczy że musieliśmy minąć. W sensie, że jak szedłem do toalety i tam siedziałem, to musiał przejść na górę. Ale potem musiałem wyjść, bo Kacpra nie widziałem. A gdzie był wtedy Jarek i ten? I... Patryk? Około 20. Tak. Ja siedziałem na barierkach, obok szkoły. I widziałem, jak ty idziesz na basen wtedy. Wojtek. Mhm. A Patryk? No to ja byłem wtedy w szkole, byłem przy w pokoju zupce. Znaczy z zupką, w tym sensie. Potem bawiłem się przy tych rurach, jak mówiłem, potem udało mi się coś pogliczować, ale nic z tego nie wyszło. Wróciłem się potem do Dyrka po około 20:30 i dalej tam siedział i... Dobra, najbardziej mi kurwi Patryk, jak na razie. No, tak samo. Znaczy, no ogólnie jak tak słuchałem po niebie, to każdy z nas mógłby to zrobić, ale nikt nie widział Patryka praktycznie. No ja cały czas... A Jarek też miał... A kiedy ja mogłem to zrobić, Michał? No powiedz mi, kiedy? Ja go widziałem ostatni, przed szkołą.
jak żeśmy wyskoczyli z okien. I widział mnie Jarek, jak przyszedłem na basen. No. I później siedziałem na osłonie. Faktycznie, bo zapomniałem o tym, że go widziałeś, nie? Ale... No dobra, powiedzmy, że Wojtek jest czysty. Ale teraz tak. Okej. Jarek widzi, jak Kacper wchodzi do szkoły, idzie za nim. I go potem zabija, nie? I tak samo Patryk. Patryka nie widzieliśmy całą rundę, więc śmierdzi nie bardziej. No ja ciebie też nie widziałem, Michał, jak poszedłeś z basenu. No ja też śmierdzę. Trzeba było użyć basenu w końcu, a nie. Bo to tu jest. Woda była nieczysta, ktoś tam świsiał. A gdzie ty, gdzie ty polazłeś? To Wojtek tam był wcześniej. O nie. Gdzie ty polazłeś, Michał? Po basenie. Potem po basenie przyszedłem sobie posiedzieć chwilę właśnie z Dyrkiem, co jest podejrzane, bo Patryk mówi, że też tam siedział z Dyrkiem, a go nie widziałem, żeby w ogóle szedł z tamtej strony albo w tamtą stronę. A potem szedłem sobie do biblioteki zobaczyć te tajne przejścia i widziałem faktycznie, że biblioteczka była odsłonięta. A w ogóle co, jaka była, w sensie, o czym mówiliście przed tym... Nevermind. Że walisz kałem. To bardzo dobrze. Zgadzałoby się. No to już wiadomo, kto zanieczyszczył basen. Ja bym też stawiał trenera. Hej Patryk! A wchodziłeś do tego? Do sali gimnastycznej, że tak łaziłeś po szkole? Tak, byłem. Chwilkę przed tym, jak byłem w pokoju z Zupką, to byłem na sali gimnastycznej. Ale nic tam nie było ciekawego. A widziałeś już rozwalone okno? Nie, to nie było wtedy, bo ja dopiero widziałem przed 22, bo ogólnie to było tak, że ja się jakby spieszę, bo o 22 się zamyka basen. No. I było paręnaście minut jakby według gry przed tym, no to się tam pospieszyłem. Szedłem dosłownie na sekundkę i widziałem stamtąd rozbitą szybę. To myślałem, że pójdę sobie na salę gimnastyczną, bo już wtedy się zamykał basen. To poszedłem przez hall i tak dalej i tam nikogo nie widziałem. Myślałem, że może kogoś spotkać. Ej, Wojtek. Bo ty twierdzisz, że siedziałeś na basenie do 21.30, nie? Tak, 21.40 nawet. 40, a wyszedłeś przez basen, czy przez salę gimnastyczną? Nie, przez salę. Dobra. A to akurat... Czyli nie możesz jednak potwierdzić, że Patryk wtedy tam był. Nie, i ja przyszedłem od razu do Dyrka. Ja około 20.45 bądź 50 wszedłem, więc ja tam będę dosłownie sekundkę. No i on potem do nas doszedł, bo my żeśmy siedzieli u Dyrka i przyszedł Patryk. A wcześniej gdzie byłeś, Patryk? Przed tym, jak poszedłem na ten basen, co się spieszyłem. No. Tak, ja muszę sobie przypomnieć. Ja ci powiem, gdzie byłeś. Byłeś na górze i zabijałeś Kacpra. No jak dla mnie to jest w ogóle między Kacprem a tego. Znaczy między Michałem a Patrykiem. To jest tak mocno, bo... Czemu Jarek też to mógł zrobić? No ale skoro wy się kłócicie o tego, o alibi, no to kurwa. No właśnie, to wasze alibi jakby się pokrywały. No bo ty mówisz, że byłeś u tego, u Dyrka. I Patryk też mówi, że był u Dyrka, a że się nie spotkali. No to ktoś kłamie, tak? No po prostu musieliśmy się minąć. Tyle. Dobra, swoją drogą, no to Michał się pytał, gdzie byłem przed tym. No byłem z Jarkiem na dole. Na tym, co jest o teleporty. I w ogóle to tam, bo wiem, że przy dodrze się kręciliśmy, potem przy wodospadzie. On sobie proszę potem na teleporty, bo chciałem gdzie indziej. Dokładnie to na górę i do basenu. Patrz, jak się rzuca, jebany. Tfu! Spokój tam. Nani? O, obudził się! Mamy cię chuju. Coś mnie ominęło. Tak. No, już wiadomo, że jesteś winny. No powiedziałem ci już, Jezu! No dobrze zrozumiałaś. Nie, on jest tego. On... A, wczuł. Nie wyjdziesz, chuju. Co to miało być? Ja, Wojtek, o którym byliśmy na basenie? My weszliśmy o 20.30 i ja wyszedłem o 21.40. A ty gdzie polazłeś, to ja nie wiem. O 20.30 weszliśmy na basen. Tak. Bo ja spotkałem ciebie przed basenem i mówię, dawaj Michał, idziemy popływać i tego. I później będziemy stać na czatach, żeby nikt nie wchodził. Pamiętasz? Pamiętam, ale. Patryk mówił, że o 20.30, tam wcześniej, był z Dyrkiem. Ja wyszedłem od Dyrka prosto. A ty też gówno, da, bo Dyrek awczył. Ja pierdzielę, Dyrek, dlaczego awczyłeś? No to pies jebany.
Właśnie, jebać poprawność. I znowu lawczy. No nie mogę z nim, zabiję go. Zdeluj go znowu. Dajcie mi nóż! Patryk albo Michał, dajcie nóż, to Wojtek zabije Dyrka. Widzę, że Patryk się rzucił, to podejrzane. No. Mam nadzieję, że się otrząsnął. Dobra, co robimy, panowie? Chyba wyciszony jest. Skrum, no. Czy co? Słyszę wszystko. Dobra. Ale poszybował. Sus. Debatę. Skrum, to idę na skruma. Kasper, weź się ożyw. Nie mogę. No mi smutno. Michałowi też. Kurwo jedna. Niach, niach, niach. Dobra, kto zabije? Czemu robimy się? No i chuj. Dawaj Wojtek, ja cię podrzucę. Dobra. Poleciałem najwyżej. Czekaj. No, hop. Można wiedzieć, po co to spi to pilon robi. Ty, tepnęło mnie. No, siebie. Wow. Tak samo. Tak, tak. Idź stąd, ja. Chuju jeden. Co to za miejscówka? No, to jest dwa. Nie wiem. Jeszcze ja. Okay. Dobra, przed sobą stają... Ten kutas Patryk. O ty chuju. I Michał. Znowu ja. Ej, co ty robisz? Ej, czy ja jestem tutaj potrzebny? W sumie? Nie, nie mam potrzebny. Nie. Chyba nie. Dobra. Próbuję cię cepnąć, ale... To ja już. Tutaj nie ma miejsca. Przyjdź na chwilę ze swojego tego podium. Nie, wyjdź ktoś z podium na chwilę swojego. Dobra, Jarek, dlaczego głosujesz na Michała? Na Michała? Bo... Znaczy... Ja bym głosował bardziej na Patryka. No to... Dlaczego stoisz po stronie? Czemu stoisz po stronie Patryka? O, dobra. Czekaj. To jest przegłosowane w takim momencie. O, patrzcie, Monokuma. O kurwa. Cię czaił. O kurwa. Tylko pępek wystaje. Nice. Co teraz? Dobra, odjebcie go. To ma pistolet. Tak, serio? Już? Kogo? To jest koniec? No co robimy? Kogo? Jak on nie ma nic do powiedzenia. No. A. O nie, Michał, ty chuju. O nie!